Wzorując się na rysunku, oblicz napór, jaki wywiera woda na dno zbiorników. W obliczeniach uwzględni, że w zbiorniku B panuje podciśnienie 1 kPa. W tym zadaniu mamy dwa zbiorniki. Pierwszy jest otwarty, a drugi jest zamknięty i panuje w nim podciśnienie. Mamy w nich obliczyć napór na dno zbiornika. Zaczniemy od tego zbiornika, który od góry tutaj. Jest otwarty. Napór na dno zbiornika jest związany z najwyższym poziomem cieczy w układzie. Najwyższy poziom cieczy jest tutaj w zwężeniu. A więc graficznie napór w całym zbiorniku ma taką wysokość. Napór to oczywiście siła, a siła, jaka napiera na dno zbiornika, to siła ciężkości, która tak jak wiadomo jest równa G razy m. Masa natomiast to gęstość cieczy, w tym przypadku jest to woda, razy objętość tego naporu. Objętość naporu jest równa polu podstawy, czyli 3 razy 5, razy h, czyli 4 m. Po wstawieniu za przyspieszenie ziemskie 9,81 m na sekundę do kwadratu, za gęstość wody 1000 kg na metr sześcienny, a za objętość 60 m3 wyszło mi, że napór ma wartość 588,6 kN.